Polska nie powinna ratyfikować tej tak zwanej konwencji przemocowej. Pobożny radny Piasecki z Bydgoszczy, do niedawna członek PiS, stał się sławny w całej Polsce dzięki nagraniu, które upubliczniła jego żona. Słuchanie, jak radny znęca się nad kobietą, jest przerażające, ale mimo wszystko warto dotrwać do końca. Jak na dłoni widać cztery rodzaje przemocy, z którymi walczy konwencja antyprzemocowa. Fizyczną. No to cię pchnąłem, bo mnie wk***łaś. Do pracy i z powrotem i k***a mać. Psychiczną. Jesteś tak pustym dzwonem i tępym i męczącym i ch**im i frajerem i wszystko k***a naraz i słów mi braknie. Ekonomiczną. Jak nie będzie forsa k***a mać 10 na koncie, to cię spakuje i wypierdalam wszystko za okno, zrozumiałaś? I seksualną. Zawsze będziesz miała ochotę, jak ja coś będę chciał. Masz brać tabletki na libido. Zrozumiałaś? Tak. I jak nie będę k***a widział dużego, wielkiego k***a twojego kalendarzyka i sama nie będziesz mówiła od nich płodnych lub nie, to wypierdalę, nie masz czego szukać w tym domu. Zwróćcie uwagę, mężczyźnie nie można zarzucić braku zasad. Chce gwałcić kobietę zgodnie z prawidłami tzw. watykańskiej ruletki. Wiecie, co jest w tym wszystkim najsmutniejsze? Po pierwsze, że takie sceny rozgrywają się właśnie teraz w setkach tysięcy polskich domów. Po drugie, że maltretowane kobiety nie mają gdzie uciec. Państwo woli wydawać pieniądze na biskupów i pomniki, a nie na pomoc ofiarom, czego wymaga konwencja antyprzemocowa. Chodzi o takie drobiazgi jak mieszkanie, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc medyczna czy psychologiczna. Po trzecie dlatego, że PiS, do niedawna partia pana radnego, zamiast zapobiegać przemocy i z nią walczyć, walczy z konwencją antyprzemocową, która chroni prawa kobiet i innych ofiar przemocy. U nas ta regulacja dotycząca przemocy jest bardzo dobra. My jesteśmy przeciwni tej konwencji. Przede wszystkim nie stosować.